Dzień dobry, trzy bobry. Dzisiaj mamy 19. Boże, jaki miesiąc dzisiaj mamy? Grudzień, 19 grudnia 2016 roku. Jesteśmy w Winsome Base Camp. Przylecieliśmy tu kilka godzin temu. No i chcę Wam pokazać moje obozowisko. Więc rozstawiliśmy w pierwszej kolejności nasze namioty. Ja śpię z Katrin, która jest w środku i robi porządki. Kolejną ważną rzeczą, którą trzeba zrobić w obozie, jest rozstawienie kuchni. Ten czerwony namiot to nasza kuchnia. Ale chcę Wam pokazać też parę fajnych innych rzeczy, które są szalenie ważne w obozie. Musimy zrobić mały spacerek. Tu nasi sąsiedzi. Neighbors. Hello. Robią kuchnię. Ale idziemy do jednego z ważniejszych miejsc w kampie, w obozie. Mianowicie idziemy do toalety. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda, jak to jest zorganizowane. Osobno robi się dwójeczkę. Jak się chce, komuś chce zrobić i dwójeczkę, i jedyneczkę, to niestety musi się przesiadać, bo wygląda to w ten sposób. Kibelek na dwójeczkę. Kibelek na dwójeczkę. Kibelek na siusiu. Bardzo sprytny system. Tylko dla dziewczyn zresztą. Siusia się tu. Ciach. A potem wyciąga się wiaderko i takie wiaderko z zawartością ląduje w wyznaczonym miejscu, mianowicie tutaj. I tak jest zorganizowany obóz. Musi być porządek, dlatego że no, nikt nie chciałby się napić takiej wody. Wodę bierzemy ze śniegu, który jest w czystym miejscu, a w innym miejscu są odchody. Wszystkie stałe odchody muszą wylecieć stąd. Nic tutaj nie może zostać poza płynnymi odchodami, które zostają w lodowcu w określonym miejscu. Także ściskam Was stąd, to mówiłam ja, Miłka. Masyw Winsona, 4892 metry nad poziom morza. Pozdrawiam Cię stąd, czaisz? Jestem na szczycie. Witam!